Skonstruuj kwadrat wpisany w okrąg. Żeby to zrobić, musimy pamiętać, że kwadrat to czworokąt, w którym wszystkie boki są przystające i wszystkie kąty wewnętrzne to kąty proste. Może też pomóc nam to, że każda z dwóch przekątnych kwadratu jest symetralną drugiej przekątnej. Możemy zacząć konstrukcję właśnie od przekątnych. Chyba tak będzie najprościej. Spróbujmy skonstruować dwa odcinki. Które są względem siebie symetralnymi, i zróbmy to tak, żeby końce tych odcinków leżały na okręgu. Dodajmy odcinek, zróbmy z niego średnicę, musi przechodzić przez środek okręgu, i końce odcinka muszą leżeć na okręgu. Przypomnijmy sobie teraz, jak konstruuje się symetralną odcinka. Robiliśmy to już w innym filmie konstrukcyjnym. Narysujmy przy pomocy cyrkla okrąg, tak żeby jego środek leżał, na końcu odcinka musimy zwiększyć jego promień tak, żeby był większy niż promień pierwszego okręgu. Teraz narysujemy jeszcze jeden okrąg o dokładnie takim samym promieniu i jego środek umieścimy w drugim końcu odcinka. I punkty, w których te dwa okręgi się przetną, te dwa punkty będą leżeć na prostej będącej symetralną odcinka. Narysujmy drugi okrąg o dokładnie takim samym promieniu, jest identyczny. Teraz przenieśmy go na drugi koniec odcinka, będącego jednocześnie średnicą Teraz połączymy ten punkt i ten punkt, i łączący je odcinek będzie symetralną tego odcinka. Połączmy zatem dwa punkty przecięcia okręgów. Możemy od razu przenieść końce odcinka na okrąg, ale tak, żeby odcinek przechodził przez punkty, w których przecinają się dwa okręgi. I to są dwie przekątne kwadratu. Zatem, jeżeli te cztery punkty połączymy, to otrzymamy kwadrat. Zróbmy tak. Pierwszy bok Drugi bok, jeszcze dwa, ten punkt, z tym i ostatni i gotowe. Skonstruowaliśmy figurę, której cztery wierzchołki leżą na okręgu czyli jest to figura wpisana w okrąg, i której przekątne ta i ta są wobec siebie nawzajem symetralnymi.